Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w 5 krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny schodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. Paralityk z tego wydarzenia biblijnego już 38 lat jest chory. Niektórzy ojcowie Kościoła interpretują tę liczbę symbolicznie. 38 lat musiał Izrael wędrować przez pustynię, aż wymarli wszyscy zdolni do noszenia broni mężowie Izraela. 38 lat przybywał naród wybrany na pustyni. Zanikła wszelka moc, wszystko, co było w nich zdatne do walki, ale też cała siła oporu. Chory nie mógł, nie potrafił już walczyć. Poddał się. A może to był warunek, aby mógł dotrzeć do domu miłosierdzia i doświadczyć Bożej litości? Metodą na odniesienie zwycięstwa może być poddanie się, wydanie się w ręce Boga bez stawiania oporu, który niszczy życie człowieka. Jezus zobaczył człowieka cierpiącego od wielu lat. Zbliża się do niego, choć ten oczekiwał zapewne kogoś innego. Zasadnicza skarga wydobywająca się z ust chromego odnosi się do potrzeby kogoś, kto pomógłby mu w dostaniu się do wody. Nie tyle potrzebujemy kogoś, aby z nami był, lecz aby wykonał określoną pracę, wypełnił zadanie, jakie mamy dla niego. Samotna obecność chromego nad sadzawką może być spowodowana zerwaniem więzi z innymi. On czuje się chory, ponieważ nie ma osób bliskich. Do nikogo nie przynależy. Stąd zerwane więzy dają bolesne odczucie samotności. W tę rzeczywistość wchodzi Jezus, na którego człowiek chory nie czekał. Paralityk czuje się pokrzywdzony, ponieważ inni czują się dobrze. Inni zdrowieją, mają przyjaciół, którzy pomagają, są dla nich oparciem. Jest w nas paraliżujące odczuwanie niespełnienia. Wielu ludzi choruje dzisiaj, bo nie mają żadnego człowieka, który wzbudzałby w nich wolę życia, zachęcał do życia. Uważają się za ludzi bezwartościowych, wyschniętych, wyczerpanych, bo nikt ich nie kocha, nikt ich nie przyciąga do życia miłością. Człowiek może być zdrowy tylko wtedy,
gdy doświadcza miłości i miłością obdarowuje innych. To brak przejrzystości, szczerości w kontaktach z innymi ludźmi czyni człowieka chorym. Chory z nadsadzawki był bierny i osamotniony, a może był tak nieznośny, że nikt nie chciał z nim przyjść? Nie wiemy, dlaczego będąc sparaliżowany, pojawił się sam nad sadzawką. Zrezygnował, poddał się. Czy chcesz stać się zdrowym? Bycie zdrowym łączy się z powinnością bycia odpowiedzialnym, rozważnym, otwartym, szczerym. Każdy podejmuje indywidualnie decyzję wejścia na ścieżkę zdrowia. Zdrowie zakłada uprzednie nazwanie swojego poplątania, uświadomienie braku wewnętrznej równowagi, ale też i przyczyn, które do tego doprowadziły. Przez nasze zdrowie duchowe służymy światu. Pytaniem numer jeden nie jest to, jak dużo robimy, ani ilu ludziom pomagamy, ale czy posiadamy pokój wewnętrzny. Wzbudzamy w sobie wzajemnie chęć życia, wiarę w to, że warto zmagać się z trudnościami. Chorujemy, gdy uznajemy się za ludzi bezwartościowych, za ludzi wypalonych. Nikt nas nie kocha, nikt nas nie przyciąga do życia myśleniem o naszych sprawach. W życiu trzeba chcieć i dążyć do czegoś jednego. Do czego ja dążę w tym okresie Wielkiego Postu?